By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Więc tak, tak sobie się nie sprawdziłem, może tak powiem od razu. Słuchajcie, tu jest żel pod prysznic Fa Coconut Water. Ja wiem, no on może i pachnie trochę kokosowo. Chociaż ja tutaj bardziej wyczuwam jakiś taki zapach z toalety. No nie wiem, do mnie nie przemawia ten zapach, jakoś taki dziwny jest. Go było bardzo dużo, dość długo go zużywaliśmy we trójkę i nie mogliśmy go zmęczyć. Jeszcze tu na dole jest taki bardziej ogórkowy kolor i taki niby powiedziałem właśnie lekko ogórkowaty zapach. No kokosem to nie pachnie, na ciele też niekoniecznie. Drugi produkt, uniwersalny płyn Kwiat Orientu. Ja już go kiedyś miałam, faktycznie to był nie wypał. Ja go kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu już nie miałam płynu uniwersalnego do mycia podłogi. I po prostu ten był pierwszy w sklepie i go po prostu kupiłam. Słuchajcie, czy on pachnie tym Kwiatem Orientu? To ja bym się zastanawiała grubo. I czy on tak dobrze domywa, jak myjemy podłogę po psie, a mamy tego psa dużego. No tak, faktycznie takim lekkim, ja bym powiedziała, że tu bardziej konwalia przewyższa. Jeżeli Kwiat Orientu to ma taki konwaliowy zapach, no to jest to. Jeżeli nie, no to dziwnie. W każdym razie ten zapach niekoniecznie współgra z tym, jak myjemy po psie, tak jak mówię, dużym, który linieje i się poci, przebywa w domu, w kółko łazi po tej podłodze i się kosi na tej podłodze. Więc ten zapach też, jak się myje, się uwalnia z tej podłogi. Więc zapach po psie i z tym zapachem tego uniwersalnego płynu, niekoniecznie. Także jak macie duże psy i macie podłogi, a nie płytki, a nie dywany, no bo wiadomo, dywany się odkurza codziennie, tak jak ja podłogę myję codziennie, zamiatam i codziennie myję, przemywam, więc no nie polecam. Następna rzecz to jest proszek Wizir w folii. Skusiłam się, bo był tani, był po przecenie. To jest 1,5 kg na 20 prań. No oczywiście, tak jak Wam zawsze powtarzam, wedle własnego sumienia, własnego prania i uważania, nie patrzcie na to, co jest tutaj napisane. Każdy uważa, każdy tyle dodaje, ile uważa. O. Więc ja ten proszek miałam dość, no dużo więcej niż 20 prań. Nie był skawalony i nie śmierdział, ale on w ogóle, nie wiem, czy Wizir tak pachnie, bo ja szczerze mówiąc jakoś nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam ten Wizir, jakikolwiek, bo ten był do koloru. W każdym razie pachnie delikatnie, tak zaciąga dosią. Nie wiem, czy ta sama firma to robi. Nie no, Wizir chyba nie jest polski, prawda, więc no nie wiem. W każdym razie myślałam, że Wizir moc koloru, błysk i w ogóle zapach rewelacyjny, niekoniecznie. Więc, aha, no i najważniejsza rzecz, to co teraz powiem, wiem, znowu napiszecie, po co wsypujesz do szufladki, możesz wsypywać do bębna. Tak, ja to robię, ale najpierw testuję, czy się wypłukuje z kieszonki, bo test to test. Więc tak, wypłukuje się z kieszonki, można spokojnie wsypywać do tej przegródki, do której jest przeznaczony, na proszek. No tak, do pewna oczywiście też, bo wtedy się wypłucze na pewno. Więc nie wiem, jestem na tak i na nie. Moje serce jest rozdarte, nie wiem. Skusiłam się o zakup, wygląda tak, o zakup elektrycznego, w sensie na baterię, zapachu. Konkretne to był taki, jak tu jest. Zaraz otworzę i Wam pokażę, bo tu chyba nie bardzo widać. O, tu jest. Ten zapach, no niekoniecznie. Typowo taki łazienkowy. Ja to kupiłam bardziej w aneksie i w sypialni. Bo jak pies się rozsiądzie w mojej maleńkiej sypialni, to wiecie, ten zapach po psie jest niekoniecznie. W każdym razie nie...
sprawdza się ten zapach. No, uważam, że jest typowo łazienkowy. No, ja chciałam, żeby to ładnie pachniało. No, akurat ten zapach, tak, wybrałam taki. Takiego nigdy nie miałam ani w świeczkach, ani w woskach, ani w jakichś innych zapachach, więc przetestowałam. Ten zapach się nie sprawdza. Nie jest ładny. Przetestuję może inny. Tak, już Wam pokażę. To się otwiera. To jest banalnie proste, jak sekundkę, bo mam tylko jedną rękę. Banalnie proste, jak budowa cepa, jak to mój mąż mówi. To się otwiera. To wszystko było oddzielnie, tak? Oddzielnie były baterie, oddzielnie był zapach. Zapach właśnie taki. To się wtykało tutaj, wylatuje i to jest, się zamyka. Tu jest takie pokrętełko na 3 razy, czyli co ileś minut. To ostatnia różyczka to jest co minutę i tak psika naprawdę dość intensywnie. Chyba tu są co 3. To jest chyba co 5. Nie przetestowałam, wiem na pewno, że to, bo to chciałam zobaczyć, jak to mocno, czy to jest intensywnie, czy po prostu szybko. Tak, to jest co minutę. Więc oprócz zapachu wygląda bardzo przyjemnie, elegancko, Airwick. No, oprócz zapachu, tak, zmienimy zapach na inny, zobaczymy, jak się sprawdzi. Więc ja się cieplutko z Wami żegnam i do zobaczenia jutro. Pa, pa!